Cześć moi drodzy, witajcie z powrotem na naszym kanale. Jak widzicie po tytule, dziś porozmawiamy sobie troszeczkę na temat egzaminów gimnazjalnych, ponieważ zbliżają się one już dużymi krokami. Jeśli jesteście moimi stałymi widzami, to doskonale wiecie, że te egzaminy pisałam 2 lata temu i przebrnęłam już przez to, mam to za sobą, także chciałabym opowiedzieć wam troszeczkę, jak u mnie wyglądały przygotowania, czy się stresowałam, czy też nie. Mam nadzieję, że jakoś tak w miarę przejrzyście będę mówić, ponieważ całkowicie na spontanie stwierdziłam, że nagram ten film, nie będę sobie tutaj przygotowywała jakichś punktów, co bym chciała wam powiedzieć, tylko tak wiecie, całkowicie od serducha wam powiedzieć, jak to, co pamiętam, także mam nadzieję, że ten film będzie dla was przydatny, że troszeczkę was też uspokoję, osoby, które będą pisały te egzaminy, że nie będziecie się tak stresować. Mam nadzieję, że jak wam powiem, jak u mnie to wyglądało, to pocieszę was troszeczkę, także serdecznie was zapraszam do dalszego oglądania. Kiedy już znalazłam się w trzeciej klasie gimnazjum, po mojej głowie chodziły myśli, że już w październiku, listopadzie powinnam zacząć przygotowywania do egzaminów gimnazjalnych i kupiłam sobie wtedy repetytorium z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych, czyli biologia, geografia, chemia, fizyka. I faktycznie w listopadzie otworzyłam sobie repetytorium. Pamiętam, że to była wtedy biologia. Przeczytałam 2 tematy i na tym skończyła się moja całkowita nauka. Obudziłam się tak naprawdę dopiero pod koniec marca, na początku kwietnia, że wow, za chwilę piszę egzaminy, powinnam się jakoś do nich przygotować. Troszeczkę wynikło to z lenistwa, ale też powodem, dlaczego nie myślałam o tych egzaminach, dlaczego się do nich nie przygotowałam, to było to, że w marcu czekały mnie egzaminy, by uzyskać certyfikat z DSD na poziomie B1 i to było dla mnie w tamtym momencie najważniejsze i tak naprawdę cały styczeń, już nawet koniec grudnia, kiedy były święta, pamiętam, zaczęłam się intensywnie przygotowywać do tego egzaminu z niemieckiego i cały styczeń, luty intensywnie właśnie przygotowywałam się do zdania tego egzaminu z DSD i ja po prostu wszystko inne odłożyłam. Wiadomo, w szkole uczyłam się regularnie, aby nie mieć zaległości, ale jeśli chodzi o takie przygotowywania indywidualne, no to niestety tych repetytoriów w ogóle nie ruszyłam i w sumie powiem wam, że do dziś nie żałuję, że faktycznie tak postąpiłam, że skupiłam się na tym niemieckim, ponieważ zdałam ten egzamin, uzyskałam certyfikat i byłam z niego bardzo zadowolona. I tak naprawdę moje przygotowania do egzaminów gimnazjalnych nie były za długie, a moje wyniki były dość satysfakcjonujące. Jeśli chodzi o właśnie język obcy, jak już o nim teraz mówię, to oczywiście, jak możecie się domyślać, wybrałam niemiecki i byłam bardzo zadowolona ze względu na to, że tak naprawdę po napisaniu w marcu egzaminów z DSD nie przygotowywałam się w ogóle do egzaminu gimnazjalnego z niemieckiego i uzyskałam wynik 100%, także byłam bardzo zadowolona. I tutaj chciałabym wam powiedzieć, że jeśli obawiacie się słuchanek, ja na przykład byłam osobą, która nie była z tej dziedziny za dobra i ja na przykład obawiałam się, że to zawalę, to byłam jak nigdy zszokowana, ponieważ każde słowo na egzaminie z tej słuchanki zrozumiałam, bez problemu napisałam ten egzamin, także nie przejmujcie się tymi słuchankami, bo to jest jedna z łatwiejszych części na tym egzaminie tak naprawdę. Ja zawsze byłam z tego słaba i się tego właśnie obawiałam i niepotrzebnie, bo jednak to nie było takie trudne. Jeśli chodzi o język polski, tak naprawdę ja zaczęłam przygotowywać się na początku kwietnia. Przeczytałam wszystkie streszczenia szczegółowe z lektur i charakterystykę bohaterów oraz powtórzyłam gramatykę, czyli imię, słowo i tego typu rzeczy, ponieważ 2-3 zadania z polskiego właśnie pojawiają się z gramatyki, więc warto sobie to powtórzyć. Reszta zadań to tak naprawdę jest czytanie ze zrozumieniem, mamy tekst i musimy odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu, także to nie jest też trudna część. Jeśli chodzi o historię i WOS, tutaj troszeczkę więcej przysiadłam. Pod koniec marca, pamiętam, weszłam sobie na stronę klasówka.onet, jakoś tak, link znajdziecie w opisie, tutaj podrzucę wam właśnie tę stronkę, bo to jest dość fajne, bo tam mamy streszczenia z każdego działu i wydrukowałam sobie po prostu z każdego działu streszczenie i przeczytałam to sobie tydzień, 2 tygodnie przed egzaminami, po 2-3 razy tam właśnie na tydzień, jakoś to sobie rozłożyłam i tego się właśnie w ten sposób uczyłam. Jeśli chodzi o matematykę, to moje przygotowania wyglądały w ten sposób, że wypisałam sobie wszystkie wzory z 3 lat i tak naprawdę po prostu powtórzyłam sobie te wzory, gdzieś mam nawet jeszcze notatkę. Tak ona wygląda i tu mam tylko zasady potęgowania, pierwiastkowania, różne wzory na rąby, koła, stożki, walce i tego typu rzeczy. Oraz tutaj mam też właściwości dotyczące trójkątów, mam tutaj też równania i tak naprawdę na tym kończą się moje notatki i tak jak widzicie, to jest
kartka A5 i tutaj mamy właśnie takie 3,5 strony. Przeczytałam kilka razy dzień przed egzaminem z matematyki te wszystkie wzory i w dniu egzaminu również sobie właśnie to chyba za 2 razy przeczytałam. I na tym kończyła się moja nauka z matematyki. Oczywiście te notatki zrobiłam sobie wcześniej, bo właśnie jakoś pod koniec marca, na początku kwietnia, po to, żeby właśnie tylko później szybciutko sobie do nich zerknąć kilka dni przed egzaminem. Po matematyce jest część przyrodnicza i tak naprawdę ja skupiłam się tylko na fizyce i chemii i również wypisałam sobie tylko wzory. Tutaj z chemii mam właśnie wzory na cukry, na alkohole, kwasy karboksylowe i tego typu sprawy, a z fizyki również tutaj mam wypisane tylko wzory, te zasady Newtona, tutaj mam wzory na pracę, energię, tutaj z magnetyzmu parę informacji, z optyki jeden wzór, także tego też nie jest za wiele. Biologii w ogóle nie tknęłam, tak jak mówię, moja nauka skończyła się w listopadzie na tym, że przeczytałam 2 tematy, już nie pamiętam z czego one były i w ogóle jej nie tknęłam, ponieważ ja nienawidziłam biologii, zawsze ja na sprawdziany kułam na blachę po to, żeby napisać to na w miarę przyzwoitą ocenę i zapomnieć, po prostu nienawidziłam biologii i bardzo cieszę się, że teraz jestem w drugiej klasie liceum i w ogóle nie mam tego przedmiotu, nie mam nic wspólnego z biologią, ponieważ to było dla mnie masakra, nienawidziłam po prostu biologii, jej nie rozumiałam, dla mnie to była po prostu czysta pamięciówka. Jeśli chodzi zaś o geografię, to również jej w ogóle nie tknęłam, po prostu uczyłam się systematycznie to, co było w szkole, a powtórek w ogóle nie robiłam. I to są właśnie moje wszystkie notatki tak naprawdę, tak przygotowywałam się do egzaminów i jeszcze właśnie chciałabym nadmienić, że rozwiązywałam testy z poprzednich lat i to właśnie jakoś tak zaczęłam pod koniec marca sobie rozwiązywać jeden test na tydzień, mniej więcej tak to wyglądało. Także nie warto stresować się przed egzaminem gimnazjalnym, ponieważ on nie jest aż tak trudny, jak sobie to wyobrażamy. Ja bardzo się zestresowałam na matematyce, kiedy już weszłam, dostałam egzemplarz, no to już się troszeczkę zestresowałam wtedy, pamiętam, i też kilka błędów przez to zrobiłam, przez stres. Także pamiętajcie, że nie warto się stresować. Najważniejsze jest logiczne myślenie na tych egzaminach oraz uważne czytanie zadań, ponieważ ja właśnie często też nie doczytałam czegoś i przez to miałam później zły wynik. Także pamiętajcie o tym, żeby uważnie czytać polecenia, logicznie myśleć i być bardzo skupionym. I to naprawdę wystarczy, aby w miarę przyzwoity mieć wynik z tych egzaminów gimnazjalnych. Także mam nadzieję, że tym filmikiem uspokoiłam was troszeczkę, że faktycznie jeśli będziecie się uczyli na ostatnią chwilę, to też na dobrym poziomie zdacie te egzaminy, że będziecie zadowoleni. I powiem wam, że do dziś ja nie żałuję, że tak mało czasu poświęciłam na przygotowania do egzaminów gimnazjalnych, ponieważ wiem, że jakbym się przygotowała wcześniej, to tak naprawdę moje wyniki nie byłyby jakoś dużo, dużo wyższe, a naprawdę są dla mnie satysfakcjonujące. Ja jestem teraz w klasie humanistycznej, dostałam się do klasy, do której chciałam, więc no te wyniki, które uzyskałam bez problemu, pomogły mi w tym, aby właśnie dostać się do klasy w liceum, do jakiej chciałam. Także mówię, nie stresujcie się, podejdźcie po prostu na luzie i będzie wszystko dobrze. Mam nadzieję, że was uspokoiłam i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Buźka!